Mamy środek lata, wielu z Was wybiera się na górskie szlaki, aby właśnie tam spędzić swój urlopowy czas. Jest dla nas bardzo ważne, aby był on dla Was przede wszystkim bezpieczny. Dlatego dziś kilka ważnych informacji, jak przygotować się do wyjścia w góry i zaczynamy od plecaka. Jest bardzo ważne, aby na górską wędrówkę zabrać ze sobą wygodny plecak, który będzie dostosowany do naszego wzrostu oraz był wyposażony w system nośny, który będzie miał możliwość dopasowania go do naszej sylwetki. Za każdym razem, wybierając się na górską wędrówkę, powinniśmy dostosować swój ubiór do panujących warunków pogodowych oraz warunków na szlakach. Ważne, żeby był on przewiewny, szybko snący, oddychający i nie krępujący naszych ruchów. W naszym plecaku powinna się znaleźć jeszcze kilka innych ważnych rzeczy. Kurtka, która w razie nagłej zmiany pogody ochroni nas przed intensywnymi opadami deszczu oraz wiatrem. Dodatkowe spodnie na zmianę, ciepłe ubranie, ciepłą czapkę oraz chustkę, mapa oraz kompas, okulary przeciwsłoneczne oraz krem z filtrem UV, latarka, nawet jeżeli nie planujemy długiej wędrówki, telefon z naładowaną baterią, z zainstalowaną aplikacją ratunek oraz numerami alarmowymi do GoPro 985 oraz 601-1300. Bank energii, tak żebyśmy mieli pewność, że bateria w naszym telefonie będzie cały czas do dyspozycji. Butelka wody zimą, niech będzie to termos z ciepłą herbatą, czekolada, jeżeli jest to dłuższa wędrówka, apteczka, o której za chwilę więcej. Powinno się w niej znaleźć kilka podstawowych elementów. Rękawiczki, dzięki którym zadbamy o nasze własne bezpieczeństwo. Folia NRC, chusta trójkątna, która ma bardzo wiele zastosowań. Kilka bandaży, opasek elastycznych oraz plastrów z opatrunkiem. Życzę bezpiecznych wędrówek i do zobaczenia na szlaku.